Ja. Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Świadom podejmowanych obowiązków policjanta ślubuje. Służyć wiernie narodowi. Chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny. Strzec bezpieczeństwa państwa. I jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania. Ślubuję pilnie przestrzegać prawa. Dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą. Honoru. Godności. I dobrego imienia służby. Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Bez stawiania oporu zostałam eskortowana przez policjantów do radiowozu, który stał przed komisariatem na Wilczej. I w tym momencie tak jakby policjant wykręcał mi lewą rękę, wykręcał mi ją za plecami. I robił to strasznie mocno, mnie strasznie to bolało, więc zaczęłam krzyczeć, że mnie to boli, żeby przestał po prostu. Bo i tak szłam do tego radiowozu, nie? W pewnym momencie po prostu poczułam w tej lewej ręce, tak właśnie nad łokciem, że coś jest nie tak i objął mnie taki rozlewający ból, że ja w życiu tak by nie przeżyłam takiego bólu, nie wiedziałam, co się dzieje i zaczęłam krzyczeć, że złamał mi rękę. I to się spotkało z taką reakcją, że policjant jeszcze mocniej mi tą rękę docisnął do pleców, co tak myślałam, że zemdleję z bólu. W pewnym momencie jeden stwierdził, że zrobi takie chwit. I mnie obrócił, więc obróciła się w zasadzie tylko moja ręka siłą rzeczy, bo cała reszta była trzymana przez funkcjonariuszy. Pojechaliśmy do szpitala i lekarz załamany stwierdził, że to jest skręcenie obojczyka, stawu obojczykowo-barkowego. Jeden z policjantów do mnie powiedział, widzę, że kolorowa się rzuca. Złapał mnie za ramiona i rzucił mną z impetem o ścianę. Najpierw poczułam taki ogłuszający po prostu ból w nosie i w głowie. Upadłam na ziemię i po prostu miałam tak dużo krwi w ustach, że musiałam zacząć pluć tą krwią. Bo po prostu trzymałem się, a oni tak szarpali, w sensie, że tak jakby rzucali mną na bok. I w pewnym momencie ten radiowóz po prostu ruszył, nie czekając, aż ci policjanci tak nawet bezceremonialnie, ale pozbędą się osób sprzed radiowozu i wtedy mi najechał na stopę. Nie wiem, dlaczego ci policjanci akurat bez mundurów wtedy postanowili pacyfikować zgromadzenie. No natomiast no, im się to bardzo nie podobało. Kilkukrotnie celowano konkretnie we mnie, w moją twarz, w mój obiektyw, no po to, żeby uniemożliwić mi pracę. Zaczął mi te palce odginać. I nie stało mi się w zasadzie nic strasznego, ale potem miałam rękę spuchniętą i niedziałającą przez tydzień. I sama łapię się na tym, że mówię, nie stało się nic strasznego, ale nie jest to normalne. Wydaje mi się, że świadczy to o tym, jak bardzo poziom tego, co jest przemocą, a co nie jest przemocą, dla nas się zmienił. Że właśnie zwykły siniak, coś, co nie jest złamaniem, coś, co jest uszkodzoną ręką, nie jest w zasadzie dla nas niczym niezwykłym. Mój syn potem, kiedy notorycznie wracałam do domu, naprawdę poobijana i z takimi czarnymi wylewami i siniakami na całe ręce. Pamiętam wielogodzinne kłótnie pomiędzy nami, że ja coś robię po to, żeby tej przemocy nie było, a w nim to rodzi poczucie i chęć przemocy, ponieważ on w sobie ma niezgodę na to, żeby się znęcać. I to jest największy problem przemocy. Ona jest spiralą, która się nakręca. I tak długo, jak się będziemy na nią zgadzać, jej się po prostu nie da zatrzymać. Komunikat, jaki poszedł do funkcjonariuszy policji w całej Polsce po tej akcji, jest taki, że słuchajcie, możecie sobie robić, co chcecie. Jesteście właściwie jak ZOMO, tak? Możecie ludzi bić, zastraszać, okłamywać. Nikt was z tego nie rozliczy. I dla mnie to jest najgorsza reperkusja tego całego wydarzenia.
To, co się działo wtedy, to było próby sprawdzenia nas, próby sprawdzenia na nas, na osobach nieheteronormatywnych, nowych metod policyjnych. Bo jeżeli społeczeństwo to zaakceptuje na nas, jeżeli nie będzie protestów, to będzie można to wprowadzić dalej. Będzie można to wprowadzić w stosunku teraz do kobiet, będzie to można wprowadzić w stosunku do przeciwników politycznych. Odwiedziła mój dom kurator sądowa z informacją, że policja przekazała moją sprawę do sądu, że zawiadomiła sąd rodzinny, sąd dla nieletnich, zarzucając mi właśnie złamanie ustawy o ochronie środowiska, i także podejrzewając, czy stwierdzając wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia demoralizacji. Zamykam dom na dwa zamki, czego nigdy nie robiłem wcześniej, bo jakoś nie boję się ludzi, ale policji się boję. W sensie zawsze jak widzę kogoś w mundurze, to czuję się tak niepewnie i też w sensie nie czuję się bezpiecznie u siebie w domu. Tracisz poczucie jakiegokolwiek bezpieczeństwa, bo gdzieś jesteśmy wychowywani tak, że jeżeli nam się coś stanie złego, no to jest ten pan, pani w mundurze, do których możesz zgłosić. Nie masz do kogo zgłosić nic. Bo sposób, w jaki jest się przysłuchiwanym, kiedy jest się ofiarą, jest jeszcze bardziej obrzydliwy niż wtedy, kiedy oni cię o coś oskarżają. Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie powiedzieć, czy bym to zrobił jeszcze raz, wiedząc, co przeżyła moja rodzina. Nie chciałbym, żeby oni znowu coś takiego przeżyli. I to nie jest fajne, kiedy ci wszystko zabierają, kiedy koleś, który ma władzę, który się tą władzą rozkoszuje, po prostu tłumaczy, że właściwie to on jest regulaminem. Policja robi wiele, żeby uniemożliwić dokumentowanie tych wydarzeń i to jest bardzo problematyczne. Próbuje w taki miękki dosyć sposób, ale straszyć dziennikarzy, którzy są na miejscu po to, żeby właśnie pokazywać ich działania, pokazywać szczególnie takie momenty, kiedy oni używają siły. Policja celowo przekracza uprawnienia, natomiast funkcjonariusze robią to nieświadomie. Jeżeli to są młodzi funkcjonariusze, którzy nie znają prawa, którzy nie zostali przeszkoleni, którzy nie wiedzą, jak się zachować z osobą, która jest zatrzymana w wyniku manifestacji publicznej, a nie jest złodziejem rowerów, więc oni tu nie mają tego doświadczenia. Jeden z policjantów szepnął mi do ucha już w radiowozie, że współczynnik osób pierwszorocznych, czyli zatrudnionych w policji w tym momencie na tego typu manifestacjach sięga 60-70% stanu osobowego. Z tego wynikają daleko idące konsekwencje. Policja jest bardzo nerwowa, daje się prowokować, no i tym samym jest niebezpieczna, po prostu. Policjantka rozbierając mnie powiedziała mi, że osoby krzyczące są wulgarne. Chciałam powiedzieć jej, że to ona jest wulgarna w tym momencie, po prostu stosując najohydniejsze represje, jakie może. Zaczęłam iść w kierunku radiowozu, w międzyczasie pokazując policjantom po drodze to zdjęcie, na którym byłam cała zakrwawiona, ponieważ w tym momencie już medycy wyczyścili krew i mówiłam, patrzcie, co mi wasi koledzy zrobili. Niektórzy policjanci faktycznie wyglądali na przestraszonych, a niektórzy się po prostu śmiali. Z tego, co dowiedziałem się z rozmowy między nimi, to byli jacyś tacy młodzi policjanci ściągnięci z Katowic. No i na początku nas coś tam zagadywali tak w miarę przyjaźnie, a później zaczęły lecieć homofobiczne żarciki, żarty o tym, że lubimy jeść banany. Poleciały jakieś takie żarty w stylu, a dostałeś kiedyś pałą. Dopiero jak zacząłem tam ryczeć potwornym głosem, żeby jednak zachowywali się zgodnie z procedurami, odstąpiono od tego typu zachowań, odstąpiono od... powiedzmy, dotykania dziewczyn, które miały, nie wiem, po 18, 19, 20 lat. Totalnie poczułam się tak skrzywdzona. Nawet nie chodzi o samą złamaną rękę, tylko o samo po prostu potraktowanie mnie jak śmiecia, traktowanie mnie nie jak człowieka, nie jak
że tak powiem, że policyjnym żagronie, nie jak obywatela, którego tam trzeba chronić, tylko po prostu jak śmiecia, którego trzeba wynieść, tak, wyrzucić, bo nie ma na taką osobę miejsca na naszych ulicach. Nie jesteśmy w stanie ufać policji w żadnym, absolutnie żadnym aspekcie. Po prostu zawsze jak widzimy policję, boimy się i wiemy o tym, że musimy być przygotowani na najgorsze różne scenariusze. Przez te wydarzenia, przez te moje doświadczenia, policja w ogóle jako instytucja straciła bardzo dużo w moich oczach. Jestem przekonany, że też w oczach innych młodych ludzi, czy w ogóle społeczeństwa. I tak, i tę całą sytuację oczywiście odczytuję jako próbę represji. Nie chodzi o ludzi w mundurach, tylko o to, że ten system jest z gruntu po prostu przemocowy i stworzony po to, żeby opresować obywateli. Wbrew temu, co mówi przysięga, to no jest to po prostu super traumatyzujące przechodzić koło policjantów teraz. Idziemy nowym światem, dobra? Ruszamy, bo nas przyblokowali.